Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy muzułmańskie święta, dlatego że to jest weekend, na który właśnie wszyscy tutaj na osiedlu zjechali, dlatego że celebrujemy Bajram, czyli to jest takie poświęcenie zwierząt. Ja wam kiedyś trochę mówiłam o tym, że nie będę tego nagrywać i wam tego pokazywać, dlatego że YouTube mnie po prostu zdjął z anteny. Kysia oczywiście kładzie się, słuchajcie, na ręczniku cioci, dlatego że bardzo jej się podoba, bo to jest różowy ręczniczek i ona po prostu lubi tutaj leżeć na leżaku. O, i bardzo jej się podoba, super się leży, no. Wszyscy są w basenie, myślę, że też na chwilę wskoczę trochę się ochłodzić. Plus jest taki, że wszystkie leżaki są gotowe. Jeszcze ludzie siedzą w mieszkaniach. Zresztą powiem wam, że właśnie na takich osiedlach, jakbyście byli zainteresowani, to basen zazwyczaj nie jest taki przepełniony. Niektórzy boją się właśnie, że o, na takim osiedlu tyle mieszkań, tyle ludzi, to pewnie cały czas basen jest na full. Powiem wam, że niekoniecznie. Tutaj widzicie, my na przykład teraz przyjdziemy się pokąpać, zejdziemy z tego basenu, przyjdzie sobie inna rodzina. Też jest tu takie trochę zrozumienie tego, że każdy chciałby tutaj pobyć trochę sam, więc właśnie respektujemy trochę takie zasady tego, że oczywiście jak jest bardzo gorąco, no to bardzo dużo osób przychodzi tutaj schodzić się na raz, ale jeśli właśnie możemy poczekać, no to sami się pokąpiemy, spędzimy tu trochę rodzinnego czasu, a później kolejna rodzina przychodzi i właśnie też tu się kąpie. Podczas gdy wszyscy są w basenie, to tylko właśnie pokażę wam stan leżaków. Tutaj są rozłożone leżaki dostępne, ale właśnie jeszcze nikt nie przyszedł. A tutaj są nasze i śmiejemy się, że pies, słuchajcie, leży na leżaku i to jeszcze na różowym dywaniku, chciałam powiedzieć, na różowym ręczniku. Także wiecie, ona wie, co jest w życiu dobre, od razu pcha się na leżak. W ogóle parasol, słuchajcie, taki brudny, właśnie nie zostały schowane na czas i właśnie są takie, kurczę, zabrudzone, ale funkcjonalne, działają. Trzeba by było kogoś chętnego tutaj na osiedlu, żeby to wyprał, ale wiecie, tutaj czynsz tylko 60 zł, to nie bardzo komukolwiek chce się coś robić. Fajnie, że to jednak tutaj, wiecie co, pozbyli się tej trawy i zrobili ten beton, bo teraz właśnie przyjechało dużo ludzi i w ogóle śmiejemy się, popatrzcie jak wygląda tutaj właśnie na dole. Wszyscy mają dzisiaj pranie. Dzisiaj jest sobota i pomimo tego, że wielkie święta muzułmańskie idą wielkimi krokami, no to trzeba pranie zrobić. No. Zobaczcie, tyle leżaków, tyle miejsca, wszędzie można sobie usiąść, posiedzieć, a tutaj wiadomo, rozłożona parasolka, brudna, ale jest i pies od razu siedzi. I to jeszcze właśnie na różowym ręczniku, no i tak się śmiejemy, że taka księżniczka.
Wieczorem zazwyczaj jest tak, że tutaj ludzie właśnie korzystają z tej pergoli koło basenu, albo tutaj obok rozłożyli też właśnie stoliki i krzesła i można sobie zrobić właśnie grilla. Wiecie, na takich osiedlach też obowiązuje jakaś tam cisza nocna, dlatego że tutaj i są dzieci małe i osoby starsze, więc po prostu nie każdy też ma tutaj ochoty na jakieś całonocne imprezy. Natomiast zdarza się tak, że właśnie jak się ludzie tutaj umówią, to można zorganizować sobie jakieś party i posiedzieć właśnie do późnego wieczora. I tak na przykład było w tamtym roku, że zrobiliśmy sobie tutaj jakiegoś takiego osiedlowego grilla albo właśnie coś zakrapiane alkoholem, ale to wszyscy właśnie muszą o tym wiedzieć, to jest wcześniej tutaj podawane do informacji, także każdy jest przygotowany, żeby właśnie nikogo to nie zaskoczyło. Ja tak nie bardzo mogę wejść teraz jeszcze do basenu, dlatego że wzięłam właśnie szansę tutaj na zewnątrz, ale właśnie przyjechały tutaj dzieci i one mogą się właśnie jakoś bać, więc dopóki trzymam ją na zewnątrz, to właśnie muszę koło niej siedzieć, żeby, wiecie, ona nie atakuje, ale po prostu ludzie się tak strasznie boją takiego malutkiego pieska, że ja właśnie muszę ją tutaj blisko trzymać, że jak coś, to ją, wiecie, przywołam, no. Słuchajcie, mega się śmiejemy, dlatego że siedzimy w basenie, a szansa sobie upodobała właśnie leżak, tam gdzie ciocia sobie przygotowała właśnie leżak, parasolkę, wszystko sobie ustawiła i jeszcze właśnie ręczniczek i szansa tutaj trochę poleżała właśnie przy basenie na wodzie i poszła się położyć i sobie siedzi, słuchajcie, w cieniu, wszystko obserwuje, się śmiejemy, że ona jest taka sprytna i taka mądra. Taka jesteś? Siedzisz? I wszystkich obserwuje, pilnuje nas tutaj. O! No słuchajcie, śmiejemy się, dlatego że szansa od razu została przez Husajna przywołana, żeby poszła się położyć i poszła się położyć, ale wiecie, to jest francuski piesek, ona tak byle gdzie leżała nie będzie, nie, żeby się tu położyła, wiecie, gdzieś w cieniu właśnie, czy pod pergolą, nie, nie, tutaj właśnie leżaczek, tak, i ona, słuchajcie, jeszcze takie miny strzela, właśnie tak patrzy, odpoczywa. No właśnie, bo Husajn, słuchajcie, zapłacił 2000 lir, dlatego że oprócz czynszu tutaj w tym roku właśnie stwierdziliśmy, że zamiast podnosić jakoś czynsz, no to dołożymy się właśnie na wyczyszczenie basenu, więc zapłaciliśmy 2000 lir na 4 miesiące, a wykorzystamy tylko jeden, więc Husajn siedzi właśnie w basenie, żeby to wszystko odrobić. No, 10 dni zostało. No, 10 dni później wyjeżdżamy już do nowego miejsca. Ale basen dobry dla dom, który nie ma... Ludzi. Nie ludzi. Si. Morza. Jeśli nie ma morza, basen dobrze. Wiesz, na czego basen jest. Jeśli nie ma morza, basen. Dobre, ale mam bardzo blisko. Może. Może, dlaczego, że dla mnie basen bez sensu. Wiesz, basen bardzo kosztuje dużo. I wiesz, teraz jest dużo gorąco pogoda.
I basen nie zimno, wiesz, gorąco. I nie satysfakcja, wiesz. No właśnie Usaj mówi o tym, że basen teraz strasznie się nagrzewa, więc i tak nie opłaca. Zapytałam Husajna, czy będzie właśnie żałował tego, że teraz nie będziemy mieć basenu i stwierdził, że nie. Dlatego, że jak szukaliśmy nowego miejsca na przeprowadzkę, dobraliśmy pod uwagę, że możemy zrezygnować z basenu, ale nie możemy do końca zrezygnować z odległości do morza, więc w tym nowym miejscu, w którym zamieszkamy, będziemy bardzo blisko linii brzegowej morza, natomiast nie będzie basenu tymczasowo. Tymczasowo dlatego, że to miejsce, do którego się przeprowadzamy, ma w planie właśnie budowę basenu i generalnie są już tam osiedla, które ten basen mają. Ale że znów to jest miejsce, które dopiero się rozwija, no to wszystko jest w planie. Basen, powiem Wam, fajnie, natomiast tutaj w takim życiu codziennym, no to nie jest to takie konieczne. Basen i dla mnie nie jest taką koniecznością, dlatego że powiem Wam, że teraz jest okazja, dlatego że przyjechała rodzina, mamy czas, trochę sobie spędzamy tutaj razem czasu. Natomiast są takie dni, nawet właśnie w sezonie, kiedy tutaj nie zaglądam, więc albo musi mi być tak maksymalnie gorąco, żebym tutaj właśnie wyszła i chciała popływać, chciała posiedzieć, albo musi być właśnie specjalna okazja, że jakaś impreza tutaj jest zorganizowana, a tak to z tego basenu się tak bardzo nie korzysta. Może też być większy sens posiadania basenu, jak jesteście daleko od linii brzegowej morza, dlatego że nagrywamy takie nieruchomości, które mają i 5, i 10, i 15 kilometrów do morza, no to wtedy taki basen jest Wam potrzebny, dlatego że w takim klimacie jest strasznie gorąco i rzeczywiście, wiecie, takie wskoczenie do wody, no to to dużo daje. Ale przy samej linii brzegowej morza basen jest totalnie zbyteczny, natomiast fajna rozrywka, ale właśnie tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że patrzcie, ja siedzę tutaj na placu zabaw. Ale właśnie i tutaj zamieszkały osoby z dziećmi, z takimi małymi, tylko właśnie narzekają na to, że basen jest, ale tylko dla dorosłych. I na wielu osiedlach właśnie takich prorodzinnych buduje się teraz takie małe brodziki dla dzieci, bo wiecie, dlatego że dzieci na takim upale teraz nie za bardzo skorzystają, wiecie, z tego placu zabaw, bo to jest po prostu takie piekło, a w takim brodziku no to już by usiadły i się trochę pobawiły. No więc to właśnie też, jeśli szuka ktoś takiego osiedla dla w Turcji i chciałby kupić takie mieszkanie, czy inwestycyjne, czy dla siebie właśnie, żeby wypocząć, żeby posiedzieć sobie nad basenem, nad morzem, no to śmiało, tylko musicie właśnie zwracać uwagę na infrastrukturę. Jeśli macie dzieci, no to fajnie, jak będzie jeszcze mały brodzik, dlatego że wtedy na wakacjach bardziej się korzysta z tego basenu i zamiast na przykład przyjeżdżać do hotelu, wiecie, korzystać właśnie z basenów, ze zjeżdżalni, no to fajnie, jak będziecie mieli mieszkanie już z takimi zjeżdżalniami i basenami.